Dobry Państwo, prosiłbym o zajmowanie miejsc, wyciszanie rozmów. Dzień dobry Państwu. Otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Radzyminie. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych. Witam panów burmistrzów, pana sekretarza, pana skarbnika, kierowników i pracowników urzędu. Witam sołtysów, mieszkańców. Witam dyrektorów jednostek podległych gminy Radzymin. Witam media, przedstawicieli mediów. Przedstawię Państwu, teraz przeczytam proponowany porządek obrad 23. sesji Rady Miejskiej. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, rozpatrzenie sprawozdania rocznego burmistrza Radzymina z wykonania budżetu za rok 2015. Litera A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu. B. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. C. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Punkt D. Dyskusja. Punkt E. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2015. Kolejne w sprawie absolutorium dla burmistrza Radzymina za rok 2015. Punkt 5. Podjęcie uchwał. Uchwała nr 1 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin. Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Uchwała nr 4 w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody. Uchwała nr 5 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 4303W w gminie Radzymin oraz upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia z powiatem wołomińskim porozumienia dotyczącego jego realizacji. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radzymin do projektu pod nazwą poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy. Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew. Uchwała nr 7 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Załbice. Uchwała nr 8 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Załbice i Jarciechów. Uchwała nr 9 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała nr 10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów.
uchwała nr 11 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu, uchwała nr 12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2016, uchwała nr 13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024. Punkt 6 sesji. Informacje o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Punkt 7. Realizacja wniosków z poprzednich sesji. Punkt 8. Wolne wnioski i informacje. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Słucham. Tak, panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Chciałbym w formie autopoprawki w uchwale nr 1 pod numerem 1 w sprawie zmiany poziomu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin. Otrzymaliście państwo autopoprawkę, tam pomyłkowo znalazł się zapis ze starego studium, jeszcze o wielowariantowości trasy S8 to zostało poprawione, aktualną wersję macie państwo na swoich materiałach. Zgodnie z wnioskami z komisji chciałbym zaproponować wycofanie uchwały pod numerem 8 i pod numerem 9, czyli uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Zdrowice i Jarczyków oraz uchwały nr 9 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. W uchwale nr 10 również, nie, w uchwale nr 11 zgodnie z sugestią z komisji poprawiona została numeracja, a w uchwale nr 12 i 13, czyli w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na 2016 rok i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024 prowadziłem autopoprawki, które były omawiane na komisjach i znajdują się w państwa materiałach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne wnioski? Nie widzę. Przegłosujemy wnioski pana burmistrza z autopoprawkami. Kto z państwa radnych jest za tymi wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, 21, dziękuję. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad o zmianach. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, 21, dziękuję. Przystępujemy do punktu 3 porządku obrad. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Każdy z państwa radnych mailowo dostał protokół z poprzedniej sesji, jak również miał możliwość zapoznania się z protokołem Dużej Rady. Czy są jakieś uwagi, wnioski? Słucham. Ja może taka propozycja, bo któryś raz czytam ten protokół i wydaje mi się, że można byłoby pomyśleć nad zmianą, wprowadzeniem w tej chwili każdy, kto się wypowiada w trakcie sesji, w protokole jest informacja pani. Natomiast no, często są to mieszkańcy, często pojawiają się sołtysi, często pojawiają się radni i moja sugestia, nie wiem, co państwo radni na to, żeby w protokołach spróbować zmienić, tak? I dodawać, jeśli to jest jakaś funkcja, osoba pełniąca funkcję społeczną, sołtys czy radny, żeby przed imieniem nazwiskiem podawać te informacje. To tam, gdzie da się zidentyfikować głos tak, na granicy, to jest to oczywiście takie szczegółowe dane osobowe pojawiają się w protokole. Ja rozumiem, że na wstępie tamtego protokołu jest wypowiedź mieszkanki tuż po piśmie odczytanym przez koleżankę Małgosię Dyniewicz. I o to pewnie w tobie chodzi. To znaczy nie. W treści dalej też. Żeby nie było na pan Piotr Ewerski, bo radny Piotr Ewerski. Na przykład. A, w ten sposób. W ten sposób. Ja rozumiem, to jest sugestia do pani kierownik biura rady, to nie wymaga dla nas teraz przegłosowania. Ja rozumiem, że radni nie sprzeciwiają się takiej propozycji. Okej, czyli mamy sprawę załatwioną. Czy są jakieś inne uwagi co do protokołu? Nie widzę. Zatem przystępujemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki.
21, dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 4. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego burmistrza Radzymina z wykonania budżetu. Prosiłbym może pana skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwała nr WA 146/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok. Podstawa prawna, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodniczący Stanisław Stępień, członkowie Bożena Zych, Bożenna Piotrowska. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 4 kwietnia 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z zarządzeniem nr 5042/2016 burmistrza Radzymina z dnia 30 marca 2016 roku wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje. Dochody budżetu gminy zostały wykonane na poziomie 99,64% planu. Z tego dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 145,94% planu, a dochody bieżące 98,82% planu po zmianach. Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 97,35%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 99,35% planu, a wydatki bieżące 96,63% planu po zmianach. Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 6 706 535,26 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 8 742 362 zł. Na koniec 2015 roku zobowiązania gminy wynosiły 22 724 298 zł, co stanowiło 28,91% wykonanych dochodów budżetu, przy czym gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Zrealizowane obciążenia budżetu gminy z tytułu obsługi długu stanowiły 5,64% wykonanych dochodów budżetu gminy ogółem. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym RB28S według stanu na koniec 2015 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych. Opiniowane sprawozdanie spełnia wymienione na wstępie niniejszego uzasadnienia kryteria i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię, skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz dostosowania wykonania budżetu należy do Rady Miejskiej w Radzymicy. Wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie gminy Radzymicy. Wszystko. Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 25 maja 2016 roku. Komisja Rewizyjna w dniu 25 maja 2016 roku obradowała pod przewodnictwem pani Karoliny. Komisja dokonała oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok. Wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia gminy Radzymin. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radzyminie obradowała w składzie: przewodnicząca Karolina Sochacka, zastępca przewodniczącej Teresa Juś, członek komisji Izabela Wieczorek, członek komisji Tadeusz Radziszewski, członek komisji Wojciech Rybarczyk. Budżet wykonany w roku 2015 był budżetem deficytowym. Zrealizowane dochody budżetu wyniosły 78 600 131 18 groszy przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 85 306 666 44 groszy. Deficyt budżetu wynosił 6 706 535 25 groszy.
Dochody bieżące budżetu wynosiły 76 605 431,21 zł. Natomiast wydatki bieżące 62 336 404,64 zł. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 1 994 699,97 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 22 970 261,80 zł. Rozkładek zrealizowano na poziomie 3 917 638 zł, natomiast przychody w wysokości 15 531 681,94 zł. Sfinansowane zostały zaciągnięciem zobowiązań finansowych w wysokości 10 milionów i wolnymi środkami w wysokości 5 531 681,94 zł. Łączna wartość wydatków majątkowych, które nie wygasły z końcem 2015 roku, wynosiła 10 606 615 zł. Tabela przedstawiona w załączniku nr 1 przedstawia wyżej wymienione wydatki niewygasające. W 2015 roku gmina Radzyń zaciągnęła nowe zobowiązania finansowe w wysokości 10 milionów zł, co jest zgodne z założeniami budżetu. Dług na koniec 2015 roku stanowił 28,91% wartości zrealizowanych dochodów budżetowych. Wartość niemniejszą, korespondującą z historycznym już wskaźnikiem zadłużenia, komisja uznaje za bezpieczną. Wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zrealizowano w wysokości 24 861 607,91 zł, co stanowiło 97,16% wartości planowanych. Żadna z kategorii wydatków przedstawiona w zestawieniu nie wykazuje istotnych odchyleń względem wielkości planowanych. Zrealizowanie wydatków budżetowych obrazuje niezwykłą wysoką dynamikę wzrostu i planu wykonania wydatków majątkowych gminy Radzyny. Wydatki o niemniejszym charakterze przekroczyły w 2015 roku ponad dwukrotnie wartość cechującą rok poprzedni, przy dynamice wzrostu wydatków bieżących poniżej 10%. Komisja ustaliła, co następuje. Punkt pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radzyny za rok 2015, komisja uznaje przedstawione sprawozdanie za wiarygodne i proponuje przyjęcie go w przedstawionej formie. Punkt drugi. Komisja stwierdziła, że zgodnie z budżetu wykonanego z budżetu uchwalony z uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w roku rachunkowym. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radzymina za 2015 rok. Głosów za 2, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 3. W związku z powyższym, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2015, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radzyminie wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radzymina za rok 2015 z tytułu wykonania budżetu gminy. Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz ponownie pana skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Uchwała nr WA 227/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyni w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Radzynina z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie przewodniczący Stanisław Stępień, członkowie Agata Pączkowska, Bożena Zych. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyni w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Radzynina za 2015 rok. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną, podejrzewam, miało być część uchwały. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały Radzie Miasta Radzyń służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uzasadnienie. W dniu 13 czerwca 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radzynia z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi dokumentami. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią składu orzekającego RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzyni za 2015 rok, sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radzymina, który został przyjęty 2 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się członków komisji. W tym stanie rzeczy skład orzekający stwierdził, iż Komisja Rewizyjna Rady Miasta Radzyń wypełniła wymogi formalne i prawne w zakresie sformułowania i sporządzenia niniejszego wniosku i uznał, że jego treść ma swoje uzasadnienie w rozpatrzonych przez Komisję dokumentach.
W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił akcentować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy trzech opinii. Każdy z Państwa radnych również miał możliwość zapoznania się z wykonaniem budżetu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do podjęcia uchwał. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2015. Podstawa prawna: Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Radzymin za rok 2015 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia gminy Radzymin. Rada Miejska w Radzyminie zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy Radzymin za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2015 roku. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny tej uchwale? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Radzymina za rok 2015. Podstawa prawna: Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf numer 1. Po zapoznaniu się, punkt pierwszy, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radzymin w 2015 roku. Punkt 2. Ze sprawozdaniem finansowym gminy Radzymin za rok 2015. Punkt 3. Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2015 rok. Punkt 4. Z informacją o stanie mienia gminy Radzymin. Punkt 5. Z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radzymina za 2015 rok. Punkt 6. Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie absolutorium dla burmistrza Radzymina za 2015 rok oraz po zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2015 Rada Miejska w Radzyminie udziela absolutorium burmistrzowi Radzymina za 2015 rok. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
Proszę o podniesienie ręki. Czternaście za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 7 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, bardzo dziękuję za tą opinię w zakresie wykonania budżetu. To pierwszy budżet, który ja i Państwo mieliśmy wspólnie okazję konstruować i w przypadku moim wykonywać. Budżet pod kątem wskaźników wykonany jest dobrze, ale to nie jest tylko moja zasługa, to zasługa całej ekipy urzędników, którzy w tym budynku pomagają nam realizować ambitnie postawione cele. Dziękuję Państwu za zielone światło, za reorientację priorytetów, którą podjęliśmy na początku kadencji. Dziękuję Państwu za zielone światło w zakresie ambitnego sięgania po środki unijne. To powoli zaczyna procentować, spływają do nas pierwsze informacje o jakich to finansowaniach, a wierzę, że w współpracy tych środków będzie pojawiało się znacznie więcej i ten budżet będzie miał znacznie więcej cyferek. Bardzo dziękuję za zaufanie i liczę, że kolejne lata będą przebiegały równie sprawnie, równie zdrowo. Dziękujemy bardzo. Również gratuluję Panie Burmistrzu absolutorium. Myślę, że brawa za ten 2015 rok. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad podejmowania uchwał. Rada zgodnie ze statutem może wskazać ze swojego grona sekretarza obrad. Proponuję na sekretarza pana Piotra Rembelskiego. Czy kolega wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś uwagi do tej propozycji? Nie widzę. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin w zakresie dotyczącym obszaru oznaczonego w załączniku nr 1 do uchwały oraz uchwałą nr 212 łamane na 21 łamane na 2012 z dnia 25 września 2012 roku Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Radzymin, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Radzymin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie nr 470 łamane na 32 łamane na 2009 z dnia 20 listopada 2009 roku, zwanego dalej studium. Punkt drugi, przyjmuje się tekst jednolity studium wraz z rysunkiem obejmujące zmiany, o których mowa w ustępie pierwszym. Paragraf drugi. Integralną część niniejszej uchwały stanowią punkt pierwszy, załącznik nr 1, tekst jednolity studium. Punkt drugi, załącznik nr 2, rysunek studium w skali 1 do 10 tysięcy z naniesionymi zmianami. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania do tej uchwały, uwagi, to
ktoś z Was aby na je zgłosić? Nie widzę pytań, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, nie ma jednej, 20. Dobrze, prosimy o uchwałę numer 2. Projekt uchwały numer 2. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i skorzystania tych dotacji. Podstawa prawna, rozdział 1, postanowienia ogólne. Dziękuję bardzo, nie będziemy czytać tej całej uchwały. Każdy z Państwa radnych dostał materiały uchwały. Uchwała była opiniowana. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Posłucham koleżanka radna. Tutaj bardzo nie mam uwagi do uchwały, jednak mam pytanie dotyczące, bo tutaj mam informację o możliwości dokonywania kontroli przy szkole w tym zakresie. I mam pytanie, czy takie kontrole były wykonywane w poprzednim roku, tak? Bo podobną uchwałę analogiczną przyjmowaliśmy rok temu i mam pytanie, czy w jakiś sposób był wykorzystywany ten zapis. Rozumiem. Na sali chyba jest pani kierownik Kondraczyk, jeżeli ja dobrze widziałem. Tak? Czy pani kierownik jest w stanie się odnieść do pytania koleżanki radnej odnośnie kontroli, czy były takowe przeprowadzane w placówkach w roku ubiegłym? Nie, szanowna pani rado, takie kontrole nie były przeprowadzane i jestem zgodnie z panem burmistrzem i przedstawiam rozwiązanie ze szkoły publicznej i pan burmistrz wytykuje, która z placówek będzie kontrolowana. Ale nie była jeszcze do tej pory kontrolowana żadnych z placówek, nie powiedzmy, z trybu pobierania dotacji. Wspólnie z burmistrzem Radzymina określimy kolejność kontrolowanych przedszkoli i pan burmistrz wytykuje, które będą pierwsze. Były prowadzone rozmowy na tym temacie i na pewno będzie przeprowadzone. Rozumiem. W ramach uzupełnienia i dalszej odpowiedzi na to pytanie. W zeszłym roku rzeczywiście kontroli prowadzonych nie było, natomiast w wyniku ubiegłorocznej rekrutacji do przedszkoli mieliśmy spory deficyt miejsc w przedszkolach. W tym roku mamy tą sytuację, że na skutek Państwa prowadzi budżetowej, a moich działań po raz pierwszy w historii tej gminy po rekrutacji uzupełniającej zostały miejsca w przedszkolach w ramach opieki całodziennej. Każdy rodzic, który złożył dokumenty w postępowaniu podstawowym, a potem uzupełniającym, dostał się do przedszkola. Nie zawsze do tego, do którego chciał w pierwszej kolejności, czasem to, które było wskazane jako to na drugim miejscu, natomiast każdy otrzymał taką możliwość. W tym momencie mamy tą komfortową sytuację, że będziemy pilnować jakości, mamy możliwość kontrolowania tych placówek, tym bardziej, że w tym roku pojawiły się dodatkowe placówki publiczne poza krainą przedszkolaka, który jest na Chińskiego, także przedszkola mamy Kopernika Jana Pawła. Mamy również zawarte 3 kontrakty z przedszkolami niepublicznymi, które przyjmują dzieci za przysługę złotówkę, to jest Wyspa Malucha, to jest przedszkole Ten i przedszkole Salineczka, także jak najbardziej bez obawy, że kontrole mogą pozbawić nas dodatkowych miejsc w szkole, będziemy w tym roku te kontrole prowadzili. Dziękuję bardzo. Kolega radny Rymberski, proszę. Ja jeszcze tutaj też tak woli uzupełnienia. Na Komisji Budżetowo-Statutowej rozmawialiśmy przy okazji opiniowania tego projektu uchwały, rozmawialiśmy o zakresie obowiązków kontrolnych, które wykonywać może gmina i o zakresie, który wykonuje kuratorium. I tutaj zgodnie z ustaleniami na komisji otrzymali pani kierownik zaraz pewną informację co do zakresu. Ja tą informację mailowo przekazałem z prośbą o przesłanie do wszystkich członków Komisji Budżetowo-Statutowej. Gdyby ktoś jeszcze chciał się z nią zapoznać, to jest ona dostępna. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Proszę o podniesienie ręki do góry. 21. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały numer 3. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Podstawa prawna, paragraf 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz gminy Radzymin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słupno, gmina Radzymin, wskazanej w załączniku graficznym do uchwały, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 564/8 o powierzchni 1812 m2, stanowiącej drogę Bolesława Prusa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, koleżanka Sawacka. Mam pytanie. Jaka jest przyczyna tego, że czy mieszkańcy, czy to był wniosek mieszkańców, żeby tutaj tą działkę nadać, tak? To rzeczywiście te uwarunkowania w terenie rzeczywiście sprzyjają temu, żebyśmy my tą działkę kupili. Tak? Proszę bardzo, koleżanka Teresa już chce udzielić odpowiedzi. Szanowni radni, pismo wpłynęło od mieszkańców z tej ulicy, od wszystkich właścicieli, także chcą przekazać, jest to droga, która łączy ulicę Markiewicza z Norwida i tak tą drogą jeżdżą mieszkańcy, jeżeli jest korek na Alei Jana Pawła, to tą drogą poprzeczną, później Prusa i Norwida objeżdżają mieszkańcy do swoich domostw. Poza tym no jest to teren dość rozległy, ale myślę, że ta droga będzie potrzebna później nawet, tak? Dziękuję. Ja to ciąg komunikacyjny. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejny projekt. Kolejny projekt uchwały numer 4 w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody. Podstawa prawna. Paragraf 1. Nadaje się nazwę Jacek dębowi szypułkowemu, kółeczku z rogu, uznanemu za pomnik przyrody rosnącemu na skraju lasu. Działka numer 86/3 w Starych Załubicach. Drzewo ujęte jest pod pozycją numer 55 w załączniku do rozporządzenia numer 27 wojewody mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego. Pozycja rejestru centralnego 826, rejestru wojewódzkiego 980, rejestru gminnego 26. Datą utworzenia pomnika przyrody 23 maja 1984 roku. Tutaj mamy dziennik urzędowy Rady Naczelnej Miasta Stołecznego Warszawy nr 9 z dnia 23 maja 1984 roku, pozycja 37. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody? Proszę o podniesienie ręki. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy o kolejną. Uchwała numer 5 w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi numer
4303 Włóch gminie Radzymin oraz upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia z powiatem włomińskim porozumienia dotyczącego jego realizacji. Paragraf pierwszy. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Radzymin do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 4303 W gminie Radzymin. Punkt drugi. Upoważnia burmistrza Radzymina do zawarcia z powiatem włomińskim porozumienia dotyczącego realizacji zadania pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 4303 W gminie Radzymin. Tutaj chyba w punkcie drugim powinno być upoważnia się burmistrza Radzymina. Proszę o wypisanie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Ustęp drugi. Upoważnia burmistrza Radzymina. To też jest prawidłowo, ale... Ale jeśli w punkcie pierwszym ono wyraża się, to w drugim myślę, że można też kontynuować upoważnia się. Rozumiem, że to będzie... To powinniśmy, traktujemy to jako literówkę, czy pani mecenasie autopoprawką wniosek i sprostujemy. Czyli to jest jakiś oczywisty błąd pisarski, bo to jest czyli w treści będzie już poprawna forma gramatyczna. Dobrze, otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Proszę bardzo, widzę. A muszę pytać, którędy przebiega ta droga? 4303 W to jest droga powiatowa, ulica Weteranów. To porozumienie dotyczy ścieżki rowerowej, czy ściągu pieszo-rowerowego, który jest na Zitu do 29 lipca. I to porozumienie dotyczy odcinka od ulicy Konopnickiej do torów kolejowych. Od torów kolejowych stanął łąk powiat, projektuje ścieżkę rowerową, a to porozumienie dotyczy wcześniejszego odcinka. Koleżanka Sowacka. Budować ścieżki rowerowej po drugiej stronie drogi, to wszystko. Proszę. Sprawa jest trochę skomplikowana, dlatego że całość tej ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej to jest odcinek od granicy gminy, czyli od Beniaminowa do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej. Z tym, że od ulicy Konopnickiej do przejazdu kolejowego, to jest krótki odcinek, 200 metrów, chyba, może trochę więcej, to wzięliśmy na siebie niejako ciężar projektowania, my jako gmina, i projektujemy to razem z ulicą Maczka, przepraszam, z ulicą Konopnickiej, bo tam też będzie dalszy ciąg tej ścieżki rowerowej. Natomiast od przejazdu kolejowego do granicy gminy, do Beniaminowa, to już projektuje powiat wołomiński w ramach dużego projektu przebudowy właśnie tego odcinka drogi obejmującego i nawierzch, i jezdnię, i odwodnienie. Także jest to duży projekt, natomiast w ramach tego projektu jest niejako wyodrębniony projekt ścieżki pieszo-rowerowej po to, żebyśmy mogli zgłosić to, tę budowę tej ścieżki do dofinansowania w ramach inwestycji, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wstępnie wyliczyliśmy, że całość ścieżki tej rowerowej, która jest usytuowana w pasie ulicy Weteranów, będzie kosztować w granicach 1 300 000, tak? Ale mamy szansę na dofinansowanie 80% tej wartości, czyli to jest ponad 1 000 000 zł. Porozumienie jest o tyle korzystne dla obydwu stron, że udział własny zapewni powiat. To jest około 260 tysięcy. Natomiast, jak powiedziałem, my mamy szansę na otrzymanie dofinansowania ponad 1 000 000 zł. I w ten sposób w drogę powiatową zostanie
zostałoby wbudowane niejako to zadanie za miliony złotych pochodzące spoza środków gminnych czy powiatowych. Ta cała, ten fragment ścieżki jest częścią większego ciągu, ponieważ w pierwszym etapie będziemy zgłaszali nie tylko ścieżkę w drodze powiatowej w ulicy Weteranów, ale dalej ścieżkę w ulicy Konopnickiej, Maczka, dalej w Jana Pawła i dalej ulica chyba Żeligowskiego, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza i Wołomińska do granicy robót przy drodze S1. Tam będzie projektowany taki wiadukt, w tej chwili jest wiadukt w ulicy Wołomińskiej, tam będzie rondo. Wokół tego ronda też Generalna Dyrekcja zaprojektowała ścieżki rowerowe i ta nasza ścieżka będzie się właśnie łączyła z tymi projektowanymi przez Generalną Dyrekcję ścieżkami. Także ten zamysł jest dosyć duży, to jest, o ile pamiętam, ponad 8 kilometrów tych ścieżek w tym pierwszym naborze. Odpowiadając na pytanie, ścieżka będzie po przeciwnej stronie niż chodnik na odcinku Konopnickiej do Dorów. Proszę bardzo. W związku z jakimiś robotami wykonanymi w tym odcinku, mam pytanie, czy jest planowana w jakiś sposób przebudowa tego skrzyżowania ulicy Weteranów z torami kolejowymi? Też tam bardzo często mieszkańcy zgłaszają się z problemem, że jest problem z przejściem dla pieszych, tak? Bo jak po jednej stronie mamy chodnik, później po drugiej, nie wiem, czy tu w ramach jakby przebudowy tej ścieżki rowerowej, czy wszystkich planów wykonywanych przez powiat jest planowane jakieś uporządkowanie tego odcinka, tak? Bo to jest dosyć niebezpieczny fragment. To jest tak zwany teren zamknięty, tak, teren kolejowy i z tego co wiem, pan dyrektor Nocoń zwrócił się do PKP, PLK o modernizację tego odcinka w taki sposób, żeby po pierwsze był bezpieczny, a po drugie, żeby dostosować ten przejazd do nowo projektowanego przekroju tej drogi ulicy Weteranów, który będzie zawierał no, tą ścieżkę pieszo-rowerową, także ten przejazd powinien być szerszy po prostu. Jest takie wystąpienie i nie wiem, czy już dostaliśmy odpowiedź, trzeba byłoby pewnie pana zapytania zapytać, ale na pewno występował powiat właśnie o takie dostosowanie. Czyli rozumiem, powiat współpracuje, tak? To jest taka pewność, żeby... Tak, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 4303W w gminie Radzymin oraz upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia z powiatem wołomińskim porozumienia dotyczącego jego realizacji, proszę o podniesienie ręki. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy dalej. Projekt uchwały nr 7. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radzymin do projektu uchwały. Przepraszam. Projekt uchwały nr 6 w takim razie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radzymin do projektu pod nazwą poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy. Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieboręg, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Bielisze. Podstawa prawna, paragraf pierwszy.
Wyrażę się zgodę na przystąpienie przez gminę Radzymin do projektu pod nazwą Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy. Czosnów, Jabłonka, Legionowo, Łomianki, Nieporęb, Nowy Gór, Mazowiecki, Radzymin i Bieliszew finansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza pod działanie 4.3.2 mobilność miejska w ramach ZIT. Typ projektów rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej ZIT ścieżki infrastruktura rowerowa. Paragraf drugi. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, upoważnia się pana burmistrza Radzymina Krzysztofa Chocińskiego do zawarcia z gminą Legionowo jako partnerem wiodącym projektu liderem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęb, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Bieliszew, które jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Paragraf trzeci. Projekt jest wspólną inicjatywą gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęb, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Bieliszew, której celem jest utworzenie spójnego systemu dróg rowerowych w granicach administracyjnych tych gmin, który umożliwi rozwój i poprawę warunków dla mobilności na terenie warszawskiego obszaru funkcjonalnego w oparciu o nieemisyjny transport rowerowy jako alternatywnego dla indywidualnych i zanieczyszczających środowisko środków transportu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Radzymin do projektu pod nazwą Poprawa warunków do rozwoju przyjaznym środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęb, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Bieliszew. Proszę o podniesienie ręki. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy dalej. Kolejny projekt, tym razem właśnie uchwała numer 7. Uchwała numer 7, uchwała numer 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Starej Załubice. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. W drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 63 obręb Stare Załubice, położonej na terenie gminy Radzymin, nadaje się nazwę ulica Serocka. Punkt drugi. Lokalizacja ulicy Serockiej przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Stare Załubice? Proszę o podniesienie ręki. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy dalej. 9. projekt. 8. 9. mamy głosowane. Dobrze, sprawdzamy kolejność. Uchwała nr 10, łamane na 23, łamane na 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 roku, zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, naradnych oraz dla sołtysów. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. W uchwale nr 63, łamane na 6, łamane na 2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, naradnych oraz dla sołtysów, paragraf 1 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Punkt drugi. Ustala się dietę dla sołtysów w wysokości 400 zł, słownie 400 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 roku. Prosiłbym o czytanie również uzasadnienia. Czyli wniosku z... Wniosek do
pana Krzysztofa Dobrzyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 czerwca 2016 roku. Wniosek o prowadzenie pod obrady Rady Miejskiej w Radzyminie uchwały dotyczącej podniesienia diet sołtysów. W imieniu Klubu Radnych Rady Miejskiej w Radzyminie Praworządność i Rozwój na podstawie paragrafu 38 punkt 1 Statutu Gminy Radzymin występuję z wnioskiem o wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej w Radzyminie uchwały zmieniającej wysokości diety sołtysów. Wniosek jest wynikiem złożonego w marcu bieżącego roku pisma sołtysów o podniesienie im diet. Klub w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miejskiej oraz po szczegółowej analizie wnioskuje o podniesienie diet sołtysów do 400 zł miesięcznie, rozpoczynając od 1 lipca 2016 roku. Sfinansowanie tej podwyżki pokryte zostałoby z oszczędności pojawiających się w roku budżetowym i szczegółowo wskazane przez burmistrza Radzymina w załączeniu projektu uchwały. Podpisano z poważaniem Tomasz Wąsik, przewodniczący Klubu Radnych Praworządność i Rozwój. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla Radnych oraz sołtysów? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosimy dalej. Uchwała nr 11 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach. Podstawa prawna, paragraf 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, szkoleniu oraz ćwiczeniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wypłacany z budżetu gminy w wysokości. Podpunkt 1. Za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 17 zł. Podpunkt 2. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 7 zł. Punkt 2. Szkolenie dla członków ochotniczych straży pożarnych organizowane przez inne jednostki pokrywane są bezpośrednio z budżetu stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych. Paragraf 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla uczestników biorących udział w działaniach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych wypłacanych z budżetu gminy w wysokości. Podpunkt 1. Za każdą godzinę udziału w działaniach podczas akcji z tytułu klęsk żywiołowych 17 zł. Podpunkt 2. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu zorganizowanym przez gminę 7 zł. Podpunkt 3. Za każdą godzinę pełnienia dyżurów podczas akcji z tytułu klęsk żywiołowych 10 zł. Paragraf 3. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu określonego w paragrafie 1 ust. 1 punkt 1 będzie złożony wniosek o wypłatę ekwiwalentu potwierdzony przez prezesa i komendanta OSP stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Punkt 2. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu określonego w paragrafie 1 ust. 1 punkt 2 będzie złożony wniosek stanowiący załącznik nr 1 poprzedzony zaproszeniem, zamówieniem, ofertą potwierdzony przez burmistrza. Punkt 3. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu określonego w paragrafie 2 punkt 1 będzie ogłoszenie szefa obrony cywilnej o stanie klęski żywiołowej i złożony wniosek o wypłatę ekwiwalentu. Załącznik nr 1 do uchwały potwierdzony przez szefa obrony cywilnej. Punkt 4. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu określonego w paragrafie 2 punkt 2 będzie złożony wniosek stanowiący załącznik nr 1 poprzedzony zaproszeniem, nawiasie zamówieniem, ofertą potwierdzonym przez burmistrza. Punkt 5. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu określonego w paragrafie 2 punkt 3 będzie ogłoszenie szefa obrony cywilnej o stanie klęski żywiołowej i złożony wniosek o wypłatę ekwiwalentu załącznik nr 1 do uchwały potwierdzony przez szefa obrony cywilnej. Paragraf 4. Ustala się wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 349/24/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2009 roku. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 roku. Tutaj też może najpierw poprosimy uzasadnienie, a później wiem, czy są to dyskusje. Nie ma uzasadnienia. Nie ma uzasadnienia. Tam nie ma uzasadnienia. Uzasadnienie.
uzasadnienie do projektu uchwały. Strażacy z terenu miasta i gminy Radzymin przodują w statystykach ilości wyjazdów, sprawności i szybkości oraz jakości podejmowanych działań. Diety strażackie za udział w akcjach są jednymi z najniższych stawek w powiecie. Diety strażackie wynoszące w chwili obecnej 13 zł za godzinę akcji ratowniczej nie były podwyższane od 2009 roku, co świadczy o ich nieaktualnej wysokości, zaniżonej znacznie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Ponadto strażacy w ramach podwyższenia kwot ekwiwalentu zadeklarowali chęć włączenia pojazdów strażackich w system monitoringu, zaktualizowanie zasad podziału płatności za media oraz przystąpienie do wspólnego ubezpieczenia dla floty pojazdów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Koleżanka Radna Sochacka. Tak, jak mam trzy sprawy. Pierwsza. W treści uchwały, której dostaliśmy, zapisana jest informacja o załączniku numer 1. Tak, wniosek, który miał być składany. Niestety, ale w materiałach na sesji nie dostaliśmy treści tego wniosku, więc Rady nie mieli możliwości zapoznania się z tym, z treścią tego przed głosowaniem. Bo teraz patrzę, że rzeczywiście w materiałach, które czytał Rady Rymelski, ten wniosek jest załączony. Druga sprawa, w treści uchwały, którą otrzymaliśmy, jest zapisany paragraf pierwszy, tirek A, tirek B. Jeśli koleżanka pamięta, na początku obrad, przy przyjmowaniu porządku obrad, burmistrz dokonał autopoprawki. To było również wnioskowane na komisji, jak również załącznik, którego brakuje. Ja sam poruszałem ten temat na komisji, że tak, jest tego załącznika. Dobrze, że on się znajduje. Tylko, że niestety radni go nie mieli możliwości zobaczyć, bo nie dostaliśmy tego wydrukowanego przed sesją, tak jak to zwykle. Autopoprawka dotyczyła chyba pierwszej uchwały. Tak. Autopoprawki dotyczyły w sumie 11, 12, 13 i pierwszej. Na tym odpiszny załącznik może być, Nie, ja miałam możliwość zapoznania, czy inni radni też będą chcieli. Ja widzę, tak, ale... Myślę, że to jest jasno napisane. Tak? Tylko głosujemy treść uchwały, a nie ustawienie. Czy radni chcą dostać teraz do materiałów ten załącznik? Nie. Bo jeżeli... Jeszcze nie chcą, to ja widzę, bo teraz... Pani będziemy wstrzymać, teraz ja po tej uchwale zarządzę przerwę. Tak. Dobrze, jeszcze mam pytanie trzecie, nie wiem, czy jest tutaj autor tej uchwały. Ale ci ma. Natomiast jeśli są pytania, ja nie odpowiem. Dobrze, to paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, punkt. Nie, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za każdą godzinę pełnienia dyżurów podczas akcji z tytułu grając żywołowniczych są jakby. Co przez to rozumiem, czy to jest akcja, czy to jest dyżur? Bo pełnienie dyżuru podczas akcji. To jest. Tak jest napisane dokładnie. I dyżur, i akcja. Natomiast ja tytułem uzupełnienia może jedną rzecz jeszcze powiem, bo... Za dyżur, tak? Tak, w uzasadnieniu tego nie ma, natomiast ja bym chciałbym przywołać stawki z gmin sąsiednich. Nasza stawka przez dłuższy czas nie była już podnoszona, natomiast dla przykładu gmina Kłębów, akcja 16 zł, szkolenia 10 zł. Gmina Jadów, akcja 12, szkolenia 12, gmina Strachówka, akcja 14, szkolenia 8, Zielonka, akcja 16, szkolenia 16, akcja Marki, akcja 13, szkolenia 10, Kobyłka, akcja 15, szkolenia 10, Wołomin, akcja 15, szkolenia 15, Tłuszcz, akcja 14, szkolenia 9. Właściwie w każdej gminie stawka za szkolenie nawet po tej zmianie będzie wyższa niż u nas. Natomiast przynajmniej w dwóch gminach, w Wołominie, w Markach, w Kobyłce, w trzech właściwie szykowane są w tym roku uchwały i tak podnoszące te stawki, także my byliśmy po prostu daleko, daleko w tyle i przez dłuższy czas nie aktualizowaliśmy tych stawek. Stąd między innymi te uchwały. Nie wydaje mi się, że nawet z tym bezpieczeństwem trzeba było oszczędzać, po prostu chodzi mi o wyjaśnienie, że to jest po prostu dyżur, tak, który pełni stawki. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze... To ja korzystam z przerwy. Chciałabym zapytać, jak często jednostki uczestniczą w takich szkoleniach opłacanych, tak? Panie Panku, myślę, że Pan będzie najważniejszą osobą do udzielenia. Dobrze. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panie Burmistrzu. Odbywa to się konkretnie na pytanie tutaj Pani Ewy odpowiada. Szkolenia
to nie polegają na tym, że szkoli się całą jednostkę, tylko w każdej jednostce, kiedy przybywają nowi członkowie, więc teraz wtedy trzeba tych członków przeszkolić. Żaden członek bez przeszkolenia, potem bez świadectwa lekarskiego, jak również jeszcze bez ubezpieczenia, nie może wyjechać do akcji. W związku z tym Państwowa Straż Pożarna przeprowadza takie szkolenia mniej więcej 3 w roku. Ale 3 w roku to jest tak, że każda jednostka dostaje jakiś tam limit. Przykładowo Radzymin jako gmina dostaje 5 miejsc, prawda, czy tam 10 miejsc, to zależy od jakiego szkolenia. I żeby ci ludzie uzyskali możliwość wyjazdu do pożaru, no muszą przejść to przeszkolenie. Chcę powiedzieć, że to przeszkolenie podstawowe było do niedawna 120 godzin, tak zwany kurs pierwszego stopnia i następnie 60 godzin kolejne, żeby był tak zwany drugi stopień, żeby taki strażak podstawowy mógł wyjechać do nowo przybyłych, nowo wstępujących w szeregi, wyjechać do pożaru. Teraz to się troszkę zmieniło i łącznie te dwa kursy można odbyć za jednym zamachem przy 120 godzinach. Ale to jest niestety, kurs ten odbywa się tylko w systemie sobota, niedziela, więc trzeba proszę policzyć, jeżeli to jest po 8 godzin, ile to dni trzeba jeździć na ten kurs. I to nie chodzi już może o to, że on siedzi i śpi na tym kursie lub tam uczestniczy i tak dalej i dostanie te, ile Kevin, 8 zł, tak, czy coś takiego. To chodzi o to, że jego, no, on jakoś ma dojechać, on ma jakoś to, jakoś tamto, no więc myśleliśmy, żeby za to też tam wprowadzić jakieś tam podwyżki, dlatego niektóre gminy, jak pan burmistrz tutaj wyjaśniał, nie różnicują tego, tylko to, co za szkolenie, to co za akcję ratowniczą, również za szkolenie. No, żeby tutaj nie robić od razu, jak to się mówi, takiej wielkiej rewolucji, na którą tu strażacy czekają już dość długo, prawda? Więc uznaliśmy, że dobrze, żeby to nie był jakoś tam przekraczany ten budżet, no to może niech będzie tak. Ale tych szkoleń dla nas to jest naprawdę już prawie bardzo mało. Mamy, bo następne szkolenia są tak zwanych funkcyjnych, operatorów sprzętu i tak dalej. I wtedy z całej gminy może pojechać, nie wiem, może 5 ludzi. Także pieniądze dla gminy i dla tego naszego budżetu, który my od was dostajemy, no praktycznie nie tworzą żadnej różnicy. Jest problem wtedy, gdy powstaje nowa jednostka, jak NADMA, no i trzeba tam ze 20 ludzi przeszkolić, prawda? To też wtedy prosimy komendę powiatową, żeby więcej miejsc przydzielili dla tych ludzi, czy jak teraz, która powstała SP Słupno, z którą my w ogóle nie wiemy jeszcze, co mamy robić. No bo oni oficjalnego pisma o przyjęcie w skład naszego związku nie złożyli. Wspierać trzeba. Dobrze. No to przyszłościowo, żeby może już nie drażnić, a żeby przeszkolić tych ludzi, no to byśmy proponowali zostać na tej starej stawce. Pani Ewo, bo ja wiem, że rozumiem, że pani chciała podnieść nam tą stawkę. I podejrzewam, że wszyscy inni radni też, dlatego jeżeli wola, to naprawdę wolałbym tam na tą dychę. Proszę się nie zapędzać. Tutaj kolega Wiesław Solarz, proszę o głos, proszę bardzo. Jeszcze właśnie kwestii tutaj no wyjaśnienie pana Żmijewskiego. Tutaj szczerze mówiąc, z tego co pan mówił, to nie jest żadne szkolenie organizowane przez gminę. Ja właśnie proponuję, że szkolenie ukierowane przez gminę, a nie organizowane, bo to nie jest żadne szkolenie organizowane przez gminę. Żadne z tych szkoleń. Znaczy ja nie mam, przepraszam jeszcze, jeżeli ja nie mam przed sobą tej propozycji, tej uchwały, no tak, przez sekundę tak się nie zapomnę. Więc nie wiem, o co tam chodzi. Chodzi głównie o to, że szkolenie głównie prowadzą dla nas Państwowa Straż Pożarna. Ale może być tak, że będą tu jakieś, no niestety straż robi to bezpłatnie, ale nie płaci, musi gmina dać. A no właśnie, i o to tutaj chodzi, że gmina płaci za takie szkolenie. Tak, no niestety musi zapłacić, bo to nie ma innego wyjścia. Czy chodzi o to, że przepis ochronniczy i drugi. Pisze za każdą godzinę udziału w szkoleniu zorganizowanym przez gminę. Ja proponuję, że kierowanym przez gminę, bo gmina żadnych takich szkoleń nie prowadzi. Gmina kieruje, ma pan rację.
na te wszystkie szkolenia kieruje burmistrza na naszą prośbę, prawda? No więc, żeby ludzie byli sprawni i tak dalej, to być może tam są jakieś... Przede wszystkim prostując pojęcia. Gmina nie płaci Państwowej Straży Pożarnej za zorganizowanie szkolenia. Gmina płaci strażakom biorącym udział w szkoleniu. Oczywiście możemy spróbować to różnie. Nie mam nic przeciwko, żeby dokonać poprawki organizowanym, kierowanym czy delegowanym przez gminę Radzymin. Takie poprawki można dokonać. Oczywiście ona nie zmieni zasadniczo sensu uchwały. Będzie dalej to w taki sposób funkcjonowało. Pan mecenas chce coś powiedzieć? Tak, chciałem tylko powiedzieć, że zupełnie inne znaczenie ma zwrot kierownictwo, a co innego jest organizacja. A tutaj był raczej za pozostawieniem treści uchwały w obowiązującym brzmieniu, dlatego że przepis, który nas deleguje w ogóle do ustalenia tej diety, mówi o organizowaniu szkoleń przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. W tym wypadku de facto gmina jest organizatorem szkolenia, tylko w jej imieniu wykonuje to Straż Pożarna. A kierownictwo jest to zupełnie inna sprawa i teraz pojęciowo może się okazać, że my będziemy wypłacali dietę na podstawie niezgodnie z delegacją ustawową. Ja mam tutaj inne zdanie, ale jeśli pan tutaj poprawnie uważa, że jest źle, czy jest jasno, to trzeba też powiedzieć, że tak jak powiedział pan Luś, gmina nie płaci za te szkolenia. To jest tylko ekwiwalent dla strażaków. Na poszczególnej osoby. Żaden tam wykładowca od gminy nie bierze pieniędzy. Zdajemy sobie z tego sprawę. Kolega gminy jest sam. Dobrze, ja może, żeby rozwiać wątpliwości, to przeczytam normę, która nas deleguje jakby upoważnia do podjęcia tej uchwały. To jest artykuł 28 ustawy o ochronie pożarowej, który brzmi w ten sposób. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Także pozostawiłbym raczej sformułowanie organizacja, a nie kierownictwo, bo chociażby z językowej wykładni słowa kierownictwo wiadomo, że jest to zupełnie co innego niż organizacja. Dziękuję bardzo. Czy dalej kolega? Proszę bardzo. To ja chciałbym dorzucić swoje 3 grosze, tak, do tego. Jak pan prezes powiedział, to jest 120 godzin przeszkolenia. Wydawało mi się, że to był 500 godzin, ale 120 to ok. Jest to 120 godzin ustawowo, oczywiście, że tak. I chciałbym zachęcić koleżanki i koledzy radnych też do zagłosowania się na tak, na tą ustawę. Z powodu, że ja tam służyłem, ile tam lat, 12, 11 lat w tej sprawie. Nie wiem, czy tam będzie 8 lat. Ja już zapomniałem kiedyś. Ale naprawdę zapewniam, że ci strażacy są naprawdę zaangażowani w każdej akcji. To absolutnie nie ma siedzenie czy leżenie przy akcji, nic takiego. Radzymin jest pierwszym na miejscu, za każdym razem w całym powiecie, a nieraz wśród niektórych kategorii Radzymin, Straż Pożarna jest na pierwszym miejscu w całym kraju nawet i też i tak. Oni są świetnie naprawdę wyszkoleni, ja doskonale to wiem, bo sam przyszedłem z przeszkolenia. Zanotowałem tu kilka rzeczy, już kończę. To zrobię, ostatnie tam podwyżka, co oni mieli, chciałem powiedzieć tych diet, to był ile lat temu, to 7? 7 lat temu teraz. Ja wiem o tym, ale podkreślam to, bo tak? I odnośnie tego chciałbym dodać do tego, że chociaż te diety mają, bardzo często bywa tak, że strażacy sami rzekają się z własnych diet, właśnie na rzecz własną strażą pożarną, aby to kupić, te sprzęty medyczne z własnych pieniędzy, które oni tam wypracowali i wysłużyli. Więc to absolutnie uważam, że tą uchwałą ma pójść. Jeżeli pamiętamy, co było w ostatnim tygodniu, chyba w zeszłym tygodniu, dobrze mówię, cysterna wypukła na S8 o 1 nad ranem, tak? Radzymin pojechało do tego, te wiatry i hurykany, które były ostatnio, te drzewa, wypadki samochodowe, woda wypompowywane z waszych domów, to też jest wykonywane przez Radzymin Straż Pożarną. Już kończę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tego zachęcić na tak, na tą uchwałę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Chcieliśmy tylko wstępne drukowanie wniosku. Rozumiem. Zamykam zatem dyskusję. Przystępujemy. Nie będzie trzeba. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach? Proszę o podniesienie ręki do góry. 21. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję również. Szanowni Państwo, zarządzam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady 23. sesji Rady Miejskiej. Proszę o czytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 12, uchwała nr 23, uchwała nr 2016, Rady Miejskiej w Radzyminie z 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2016. Podstawa prawna, paragraf 1. W uchwale budżetowej gminy Radzymin na rok 2016 nr 184 łamane na 14 łamane na 2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Punkt 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Punkt 4. Zmienia się plan podatków z budżetu gminy realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Punkt 5. Zmienia się zestawienie planowanych form dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Prosimy pana skarbnika o 2-3 zdania wyjaśniające zmiany. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany po stronie dochodowej budżetu, to wynikają z trzech przesłanek. W przypadku dwóch z nich są to dotacje. Z jednej strony mamy do czynienia z dotacją z powiatu, ze starostwa powiatu wołomińskiego, która służy finansowaniu zadań przejętych na poprzedniej sesji w obszarze utrzymania pasów dróg powiatowych. Druga przesłanka istotna i bardzo pozytywna dla gminy Radzymin to jest fakt potwierdzenia otrzymania dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 16-19. Mówimy tutaj o tych przysłowiowych schetynówkach i tutaj dofinansowanie bez zadania inwestycyjnego wynosi 840 959 zł. Trzecia przesłanka to jest aktualizacja planu dochodów z tytułu podatku płaconego od środków transportu przez osoby prawne. Zwiększenie z tego tytułu to jest blisko 207 tysięcy złotych. Trzy przesłanki zwiększenia dochodów. Po części znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatkowej, czyli wszystkie zmiany w rozdziale 614, czyli drogi publiczne powiatowe, to są zmiany będące konsekwencją otrzymanej dotacji i one odpowiadają wielkości dotacji na ten cel otrzymanej, które powiedziałem przed chwileczką. Jeżeli chodzi o zmiany w rozdziale 010-95, w całości konsekwencja zmiany funduszy sołeckich. I niekoniecznie mamy do czynienia ze zmianą zadań funduszy sołeckich, raczej ze zmianą sposobu realizacji zadań wskazanych przez sołectwa, to też głównie są to przesunięcia między paragrafami poszczególnej klasyfikacji. Tak mamy do czynienia na przykład ze zwiększeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów w ramach realizacji zadania kosztem zakupu usług w ramach realizacji tego samego zadania. Te zmiany dotyczą czterech sołectw, mówimy o sołectwie Łąki. Tu mamy też do czynienia z nowym zadaniem, po prostu oszczędności na budowie czy też na zakupie kontenera modułowego są rozdysponowane na imprezę o charakterze integracyjnym. W przypadku Nadmy Starej, Sierakowa i Starego Dybowa są to już zmiany będące konsekwencją zmian realizacji czy sposobu realizacji zadań przyjętych w funduszach sołeckich. Zmiany w rozdziale 750-75. Tutaj mamy uszczuplenie budżetu reprezentacji reklamy o 15 tysięcy złotych, ale związane jest to z faktem, iż jedno z zadań w zastępstwie referatu promocji realizowała będzie Biblioteka Publiczna i w konsekwencji powyższego budżet reprezentacji uszczuplony jest o 15 tysięcy złotych, natomiast o tą samą kwotę zwiększana jest dotacja podmiotowa dla biblioteki. Jeżeli chodzi o dział 801 oświata i wychowanie, neutralne budżetowo zmiany sprowadzające się do przesunięć między czterema paragrafami, tak naprawdę dostosowujące plan aktualny do potrzeb wskazanych na chwilę obecną przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. 616, czyli drogi publiczne gminne, to są zmiany istotne wartościowo tak naprawdę, bo mówimy o zwiększeniu o kwotę 1 47 918,17 zł środków przeznaczonych na
Zadaniem inwestycyjnym pod nazwą podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego Śródmieścia Radzymina przez przebudowę dróg gminnych Czartoryskich, Batorego, 11 listopada oraz Daszyńskiego. I to jest w całości konsekwencja właśnie otrzymanego dofinansowania. My w budżecie mieliśmy zabezpieczone środki na mniej więcej połowę tego zadania, natomiast dzięki dofinansowaniu w wysokości przekraczającej blisko 841 tysięcy złotych jesteśmy w stanie to zadanie zrealizować w całości. Co ponadto, dwie zmiany zakresu realizowanych zadań. Mówimy tutaj o rozszerzeniu modernizacji nagłośnienia tej sali, o uzupełnienie tego nagłośnienia o system elektronicznej rejestracji głosów i zmiana przeznaczenia dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Tam pierwotnie mieliśmy 20 tysięcy złotych przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego, natomiast zgodnie z wnioskiem, który wpłynął od komendanta powiatowego, prosi się nas o to, żeby zabezpieczyć tę samą kwotę, czyli 20 tysięcy złotych, natomiast na zakup samochodu kwatermistrzowskiego w miejsce samochodu pożarniczego. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Koleżanka Radna Sochacka. Ja mam pytanie. Jaki system rejestracji głosów został wybrany? Nie został jeszcze wybrany. Ta zmiana, jakby tylko pozwalająca, zmieniająca nazwę zadania umożliwia nam przystąpienie do wybrania w tej samej kwocie, która została przeznaczona, dodatkowo systemu do głosowania. Rozmowy techniczne trwają. To będzie pewnie prosty sposób głosowania za pomocą pilota. Każdy z radnych będzie miał takiego pilota z trzema przyciskami. Tak, nie wstrzymuje się. Oczywiście każdy pilot będzie przepisany. Z racji tego, że kwotowo my się zmieścimy w tej kwocie zabezpieczonej, nie wymaga to żadnych zwiększeń, tylko doprecyzowania nazwy tego zadania. Proszę bardzo, koleżanka Całka. Chciałam zapytać, z czego wynika przesunięcie zadania z referatu promocji informacji Urzędu Miasta i Gminy Radzymin na bibliotekę publiczną? Czy to jest kwestia tego, że referat ma po prostu zbyt dużo zadań? Czy biblioteka jest formalnie, materiałowo przygotowana lepiej do tego zadania? To jest wznowienie publikacji Radzymin Małe Miasto, Wielka Historia, które były już raz publikowane przez gminę Radzymin, przez bibliotekę właśnie, jak się okazuje. Ta biblioteka ma prawa autorskie do publikacji, jest to najprostsze, inaczej trzeba by było udzielać licencji, praw. W tym przypadku łatwiej jest nam przekazać pieniądze, natomiast jest to część pieniędzy na publikację, dlatego że drugą połowę przekazuje nam mecenas. Dziękuję bardzo. Spokojnie, pani mecenasie, nie padnie. Dlaczego nie? Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały zmieniającej? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2015? 16. Proszę o podniesienie ręki. 20. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do ostatniego projektu uchwały. Uchwała nr 13. Łamane na 23, łamane na 2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie nr 185, łamane na 15, łamane na 2015. Dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024 zmienia się. Prognozowaną kwotę długu i wkład zobowiązań pod nazwą wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę skarbnika o dwa zdania komentarza. Zmiany roku bieżącego zostały scharakteryzowane przy okazji podjęcia poprzedniej uchwały. To, co kluczowe tak naprawdę w zmianie wieloletniej prognozy finansowej, to są zadania wykraczające poza rok bieżący. To są istotne wartościowo zadania. Mówimy tutaj o zwiększeniu dofinansowania czy dokapitalizowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Pierwotnie na zadania realizowane wspólnie, tak w cudzysłowie mówimy wspólnie, czyli współfinansowane, realizowane przez PERIN w zastępstwie gminy, ale współfinansowane dokapitalizowanie, mieliśmy przeznaczone w perspektywie lat 16, 24, 15,5 miliona złotych. I obecną tym WPF-em, czy tą uchwałą, tą zmianą, zabezpiecza się środki w wysokości 21 milionów 300 tysięcy złotych. To są środki o blisko 6 milionów złotych wyższe. Natomiast jakie jest przeznaczenie? Przeznaczenie z jednej strony to jest 20 milionów złotych na zadania realizowane w ramach Funduszu Spójności. Jest pani prezes na sali, jest pani w stanie przybliżyć ponad to, co mamy ujęte w załączniku nr 3 do WPF-u, bo tam starałem się oddać istotę środków, czy też celów, które chcemy współfinansować tymi nakładami. Na współfinansowanie Funduszu Spójności przeznaczamy 20 milionów złotych, natomiast 1 300 to są zadania, które na chwilę obecną są już rozpoczęte czy zaangażowane przez PWiK w obszarze wodociągów. Mówimy tutaj o łąkach, dofinansowanie w roku bieżącym wysokości 0,5 miliona złotych i 800 tysięcy złotych przeznaczone na wodociąg w Grudzie i Łosiu w roku przyszłym. W sumie mamy dokapitalizowanie PWiK-u na te wspólnie realizowane zadania inwestycyjne w wysokości 21 milionów 300. W perspektywie do roku 2023, nie 2024, czyli zwiększamy kwotę, ale zmniejszamy również, skracamy również okres, w którym wspieramy to. Proszę o uzupełnienie ewentualnej informacji przekazanej przez pana skarbnika. Gmina szykuje się do naboru w ramach programu operacyjnego infrastruktury środowisko. Na morze tym gmina będzie składała wniosek o skanalizowanie obszarów wiejskich gminy Radzymin, a konkretnie miejscowości Słupno, miejscowości Sieraków, miejscowości Ciemne i miejscowości Stary Dybów, czyli tych przylegających bezpośrednio do Radzymina. Projekt ten wyceniany jest na nieco ponad 60 milionów złotych, z czego ponad 30 to będzie szacowane dofinansowanie z PROIŚ-u. 20 milionów to jest właśnie wkład własny zabezpieczany przez gminę, około 10 milionów to jest wkład spółki z własnych środków. Także taki jest mniej więcej montaż tego projektu. W ramach dofinansowania, ale w innym projekcie z kolei będzie składany podejrzany w Grudzie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024? Proszę o podniesienie ręki do góry. 20. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. To były wszystkie uchwały. Przystępujemy do 6. punktu naszej sesji. Informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Proszę pani burmistrz. Szanowni państwo, w zakresie inwestycji, rozpoczętych inwestycji kubaturowych trwa budowa nowego przedszkola nr 2, nowej siedziby przedszkola nr 2 przy ulicy Witosa w Radzyminie. Prace w tej chwili koncentrują się na wnętrzu oraz zagospodarowaniu tepnu. Jednocześnie bezpośrednie okolice trwają prace związane z budową przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, a w ślad za tym będzie realizowana sama droga. Podobnie na budowie gimnazjum w Radzyminie również trwają w tym momencie prace wykończeniowe. Zostały przekazane front robót w firmie Żak, która będzie odpowiadała za nadbudowę piętra w zespole szkoły im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej. Jak również rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa na projektowanie oddziału przedszkolnego przy zespole szkół w Starych Zełbicach oraz zaplecza sportowego dla klubu sportowego Mazur Radzymin. W zakresie inwestycji drogowych, które trwają, które są projektowane, tak jak powiedziałem, rozpoczęła się inwestycja w postaci budowy ulicy Witosa. Tą inwestycję realizuje firma Czystość. Ułożono także asfaltobeton na ulicy Batorego w Radzyminie.
w zakresie inwestycji polegających na budowie nakładek asfaltowych, Dąbrowiczaków w Nowych Zerowicach, Masek Księstecia w Nadmie i Radosnej Wiktorowie, firma Polkin, która została wspomniana przed przetargu i która została podpisana umowa, złożyła oświadczenie o wycofaniu się, o odstąpieniu od umowy, także w tym zakresie będziemy się z tą firmą najczęściej kary, natomiast niezależnie od tego rozstrzygniemy przetarg. Ogłosimy i rozstrzygniemy jeszcze raz. Kontrolowane są prace projektowe na ciągach ulic Rzeczna, Platanowa, Bieszczanska, Klubowa, Wodna, Przejściowa, Cicha, Tulipanowa, Czarna, Wrzosowa i Kozłówek w Słupnie i Nadmie. Trwają prace projektowe dla ulicy Maczka i ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Szkolnej w Radzyminie. Trwa projektowanie ulicy Cichej w Radzyminie, jak również ścieżek, o których dzisiaj była mowa. Trwa projektowanie parkingów typu Parku i Jedź w ramach ZIP. One również będą składane w najbliższych wakacyjnych naborach. Wznowiono i trwa projektowanie ulicy Strzelców Grodzińskich w Radzyminie oraz Lipowej i Azaliowej w Cegielni. Podpisano także umowę z panem Janem Liburą na projekt przebudowy ulic Armii Krajowej, Kochanowskiego, Maliki Gospodowskiej, czyli tej opaski naokoło szkoły nr 2. W zakresie przetargów ważniejszych ogłoszony jest i trwa w tej chwili przetarg na rozbudowę szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie. Jest to przetarg ograniczony, czekamy w tej chwili na wnioski o dopuszczenie do przetargu. Trwa także przetarg na wybudowanie miasteczka rowerowego w Słupnie. Trwa procedura przetargowa wymagania projektanta do tzw. drogi północnej. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na oświetlenie w zakresie zadania C, czyli na oświetlenie ulicy Górki w Słupnie, Poligonowej w Łąkach Opolskich, w Nowych Zerowicach, miasteczka rowerowego w Słupnie i placu Zabaw. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację chodnika w ulicy Armii Krajowej w Radzyminie, to zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Rozstrzygnięto postępowanie na remont chodnika przy ulicy Broniewskiego i odwodnienia ulicy Szkolnej. Miło mi również poinformować, o czym częściowo była już dzisiaj mowa, że gmina Radzymin otrzymała środki w ramach programu rozwoju gminnej i drogowej infrastruktury drogowej, czyli w ramach tzw. schedynówek na przebudowę ulic 11 listopada, Tatorego, Czartoryski, Leszyńskiego, Traugutta wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Norwida. Otrzymałem projekt dofinansowania 840 tysięcy zł. Zadanie to jest częściowo zrealizowane w zakresie ulicy Batorego 11 listopada. Jak również pozytywnie został zmieniony wniosek złożony przez PEWiK, czyli naszą spółkę wodociągową, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Zlewni w ulicy Nowej, czyli w ulicy Nowej i wszystkich bocznych na kwotę 5 600 000 zł. W ramach podobnego naboru do wakacyjnego chcemy właśnie składać kolejny wniosek o budowę kanalizacji, o której dzisiaj była mowa, czyli Słupno, Sielaków, Ciemne i Stary Bybów. Mówiłem już dzisiaj również, ale jeszcze raz podkreślę, zakończyła się rekrutacja do przedszkoli publicznych, uzupełniająca rekrutacja. Wszystkie 3 latki zostały przyjęte, też nie ma takiego obowiązku. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, także można śmiało powiedzieć, że problem przedszkolaków na ten moment w gminie Radzymin nie występuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do 7 punktu sesji. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Każdy z Państwa radnych w materiałach dostał odpowiedzi. Czy są uwagi do tych odpowiedzi? Nie? Nie widzę. Przystępujemy zatem do ostatniego punktu sesji. Wolne wnioski i informacje. Otwieram dyskusję. Musi ktoś zacząć, tak, żeby to się proszę bardzo, kolega Wiesław Sodarz. Ja mam no pytanie, miesiąc temu również to padło w sprawie równania drogi, dróg. Co się z tym właśnie dzieje? Mija już kolejny miesiąc, no efektów póki co, gdzie są, gdzie ich nie ma, kiedy będzie koniec? Kto odpowie? W przypadku dróg gruntowych końca nigdy nie będzie tak naprawdę, dlatego że takie równanie pomaga na... do pierwszego deszczu pomaga tak naprawdę. Natomiast ta praca, którą wykonujemy w zakresie WPF-u, czy w zakresie budżetu, czyli utwardzanie kolejnych dróg, no to jest docelowe rozwiązanie problemu drogowego w gminie Radzymin. Natomiast w zakresie harmonogramu pracy równiarki, tutaj rzeczywiście głos oddaję panu kierownikowi, proszę o
przekazanie informacji, jak to przebiega. Tak jak powiedział, praca trwa cały czas. Jesteśmy już tutaj w Włoszu. Tak, będziemy w tym tygodniu robić Włosia. Akcent na pewno jeszcze jest skończony. Ulice te, gdzieś około ciebie, czyli ulica Zdrojowa, też została już wyrównana. W tym roku już raz, w tym miesiącu były wyrównane. Szczerze mówiąc, ja wiem, że drogą żadnych zmian nie ma. Nie, co? No tak mówię, tak jak co powiedział burmistrz. Widać efekty, ale do pierwszych deszczy. Czasami jest tak, że musimy co tydzień niektóre drogi robić. To ja mam pytanie numer dwa. Jakim materiałem równa się te wasze drogi? Bo część się równa, część trzeba coś uzupełnić. Ja akurat przyjechałem wczoraj w miejscowości Łąki. Ulica Konik Polny chyba, szczerze mówiąc, po tygodniu czasu z tego gruzu zrobił się prawie, że pył. Kośka, na Konika Polnego nie było żadnego gruzu. Nie wiem, to ktoś to mówił. Był istniejący. My tam robiliśmy równiarką mechaniczną i walec po tym poszedł. Ale dlatego zostało również jakimś gruzem, tak? Zostało naciągnięte tylko to, co było istniejące. To jest coś nowego. Ta sama była robiona właśnie Konika Polnego i Przylesia. Dzisiaj rozmawiałem z sołtysem Leszkiem. Powiedział, że jesteśmy tam jeszcze umówieni w teren. Będziemy tam sypać, ale dopiero za około półtora tygodnia. Chodzi o to, że tych dróg jest jednak bardzo, bardzo dużo i czy akurat jedny taki sprzęt, no bo on nie wiem, robi to raz, a może trzeba jakoś... Znaczy nie, to nie robi tak. Sprzętów jest dwa i robią tam, gdzie tak naprawdę jest, występuje taka potrzeba. Czyli robimy na bieżąco cały czas, cały rok. To jest praca, która trwa cały rok. Czyli cały rok poprawiamy przejazdność tych ulic. Niestety nie stać nas na to, żebyśmy te ulice gruzowali. Bo byśmy zrobili dwie ulice w roku i całe pieniądze, które te około 150 tysięcy, które mam przeznaczone na gruzowanie, po prostu na dwie ulice. Wydaje mi się, że ta ulica nie była wykonana, obok są jeszcze inne drogi. Ulica była równana, a ulica będzie, gruzowana. Ulica Prosta też była? Ulica Prosta nie była. No właśnie, tak się wyciągnie. Ulica Prosta jest tam problem z tym słupem. Ale to można jechać w drugiej stronie. Tak, ulica Oliwkowa. No, właśnie. Nie, ulica Oliwkowa jeszcze nie wymagała aż takich nakładów jak inne ulice. A czy tam jest taka właśnie prośba, bo jest takie miejsce, gdzie jest właśnie bardzo duży dołek, tam mieszkańcy wysypują śmieci na ulicy Oliwkowej. Myślę, że wyrównanie tego właśnie dołku spowoduje to, że już nikt więcej tego tam nie będzie robił. Zostanie to zrobione. No właśnie. Dobrze. Dziękuję, kolejny Szanowna Ewelina. Ja, korzystając z okazji, chciałam serdecznie zaprosić panu burmistrzu, pana przewodniczącego, wiceprzewodniczący, wszystkich radnych oraz wszystkich sołtysów na pierwszy seans inauguracyjny projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Kino pod chmurką do Łosia 25 czerwca. Zaczynamy o godzinie 21. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękujemy bardzo. Najpierw pan burmistrz, później Tomasz Wąsik, Krewacow. W swojej powieści zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie o spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu z mieszkańcami Zawart, Mokrego i Łosia w sprawie wyrobisk pocegielnianych, w których składowane są odpady. Mieszkańcy bezpośrednio zainteresowani podczas tego spotkania zostali poinformowani, ale powiem również państwu. Gmina wspólnie ze starostwem powiatowym, wspólnie z marszałkiem, wspólnie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, bo te kompetencje w zakresie nadzoru nad wyrobiskami są niestety rozproszone, podjęła działania. Wykonaliśmy 5 odwiertów w Zawadach i w Mokrym w sumie. Mamy wstępne wyniki, które wskazują na składowanie odpadów pochodzenia organicznego, czyli niezgodnie z decyzją rekultywacyjną w tym miejscu. W związku z tymi wynikami badań udało nam się nakłonić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do tego, żeby kolejne badania sfinansował, odwierty. Te odwierty miały się odbyć dziś, już w dużo większej ilości. Niestety pogoda na to nie pozwala, więc jak tylko będzie 2-3 dni bez deszczu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykona te odwierty w ilości dużo większej, czyli kilkudziesięciu, po to między innymi, żeby określić wielkość odpadów, które w miejscowości Mokrej Zawady były składowane i rodzaj tych odpadów, żebyśmy mieli 100% pewność co do tego, co tam jest składowane.
starosta i marszałek wszczeli już odpowiednie postępowania w celu ukarania sprawców tego procederu. W tej chwili tak naprawdę czekamy tylko na informację, jaka to była skala. Ta skala zostanie potwierdzona przez wyniki badań. Wyników badań spodziewamy się w mniej więcej w ciągu 3 tygodni do momentu ich wykonania. Tak miało to miejsce przy poprzednich odwiertach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tomasz Wąś. Czy ad vocem do tego? Ja chciałam jeszcze dotyczące tematu do tego. Mieszkańcy zgłosili chęć zbadania wody. Ci, którzy mieszkają obok i chciałabym tutaj, żeby jakieś informacje oficjalne, gdzie mogą to zrobić i jak mogą się zgłosić. Umówiliśmy się, że żeby się zgłaszali do której pani kierownik Cholewińskiej. Przy okazji tych odwiertów pobierzemy również próbki. Najlepiej pewnie byłoby ze studni, ponieważ tam nie trzeba robić wtedy odwiertów, a możemy, jeżeli ktoś ma studnię taką odkrytą, tak, czy nawet z pompą, no to można zastać tą wodę i zobaczyć po prostu, czy tam są jakieś szkodliwe związki. Także przy tej okazji również pobrane zostaną próbki wody. Dziękuję bardzo. Tomasz Wąsik. Podczas spotkania z mieszkańcami, o którym wspomniał pan burmistrz, była też, znaczy to spotkanie było w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia. Odbyło się także spotkanie z panem komendantem na temat poruszanych ostatnio ulicy. Przyjęliśmy, że tak powiem, przekazanie środki na dofinansowanie służb obronnych. Pan komendant będzie przesyłał miesięczne, cykliczne rozliczenia z tych służb, chciałbym poinformować, i prosił także wszystkich radnych o wyznaczenie, no, czy najbardziej niebezpiecznych 3-4 miejsc ze swoich okręgów, żeby powstała taka mapa zagrożeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koleżanka Ewa Całka. Ja jeszcze chciałam wrócić do zadań w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ jest to nowum w działaniach gminy. Niektóre zadania są na etapie projektowania, a niektóre zostały już wykonane, prawda? I chciałam zapytać, na ile udaje się zachować dyscyplinę finansową, bo jak wiemy, każde zadanie związane jest z konkretną kwotą. Czy udaje się zachować, czy może przekroczone zostały kwoty przeznaczone na ten cel? No, na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć tak naprawdę po rozstrzygnięciu dwóch największych przetargów z tego budżetu, czyli miasto Szkolewerowe, które w tej chwili trwa postępowanie przetargowe, i chodnik na Armii Krajowej też trwa postępowanie przetargowe. Także myślę, że na kolejnej sesji będziemy już, będą z czystym sumieniem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale na przykład takie zadanie jak lodowisko, czy warsztaty pani Izabeli, warsztaty, to zadania zakończone. Warsztaty pani Izabeli, kino pod chmurką w Łosiu i lodowisko w zakresie infrastruktury zamknęło się w tych kwotach, które planowaliśmy. Do tego jest bieżąca kwota utrzymania lodowiska, co od samego początku nie było jakby ujmowane, bo ciężkie jest dorzucanie. To zależy od pogody. Dziękuję. Natomiast, tak jak mówię, w zakresie chodnika, w zakresie miasteczka, tutaj myślę, że za miesiąc będę w stanie powiedzieć, czy to się zamknie w tych kwotach, które były przewidziane w budżecie. Chciałabym powiedzieć, że zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Miejskiej na 2016 rok mamy zapis o wypracowaniu wniosków na temat pierwszej edycji budżetu obywatelskiego i rzeczywiście Komisja Rewizyjna, jakby myślę, na jesieni już, gdy większość jakby tych wniosków zostanie zrealizowana, przyjrzy się dokładnie realizacji wniosków i jakby postaramy się jakoś też w Radzie Miejskiej będziemy przedstawić, jak to mniej więcej wyglądało i jakie komisje ma na tym temat. Dziękuję. To może ja również dodam, że zgodnie z zarządzeniem burmistrza powstało i zaczęła działać już grupa ewaluacyjna odnośnie budżetu obywatelskiego za 2016. Pierwsze posiedzenie takiego zespołu, w którego skład wchodzą również kilkoro radnych, jak również pracownicy urzędu oraz mieszkańcy, również analizują całą procedurę. Na pewno przedstawiam jakieś wnioski odnośnie kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Ja pozwolę do informacji powiem, że taki zespół zapraszałem na poprzednich sesjach państwa do udziału w pracach tego zespołu. Niestety tutaj zgłoszeń było niewiele, nad czym polecam, natomiast jeśli ktoś chciałby do niego dołączyć, nie jest jeszcze za późno i serdecznie zapraszam. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś? Pani sołtys z Wolicy. Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić państwa radnych oraz sołtysów
na uroczyste otwarcie placu zabaw, który będzie 23 lipca w sobotę o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Liczymy na obecność. Dziękujemy bardzo. Nie widzę więcej wniosków. Zamykam 23. sesję Rady Miejskiej w Radzyminie. Dziękuję bardzo.